było z miesiąc temu. Przychodzi jeszcze w studiu TVN24 i mówi: ja mam dla ciebie prezent, przewiozłem go z pustyni, ja ci muszę go dać. No i właśnie się okazało, że dał. Co to jest? Wiesz, pustynia to piasek, nasze życie też trochę wokół piasku się kręci, a rajdowców pustynnych szczególnie. To jest piasek z Argentyny, z drugiego etapu ostatniego Dakaru. To nie jest piasek zwykły, tylko taki wyprażony. Temperatury na tej pustyni sięgają 60 stopni, a w słońcu 70 stopni. Wtedy było akurat 47-48, kiedy po niej jechaliśmy. I zamiast kokainy albo haszu, może ekonomiczna porażka, trudno, ale przywieźliśmy piasek właśnie z tej pustyni.